Zostały porozumienia sierpniowe zawarte w sierpniu w Katowicach, natomiast trwał strajk jeszcze na Hucie Katowice. Ja właściwie osobiście nie miałem kontaktu w tym czasie z Hutą Katowice, tylko przez media, bo strajkujący byli tam w Hucie, na terenie Huty strajkowali. A media też niewiele donosiły na ten temat, także fragmentaryczne były wiadomości. Dowiedzieliśmy się dopiero, że Kazimierz Świtoń został porwany niejako z własnego mieszkania na Hutę. Przyszedł Jacek Jagiełka po Świtonia, zabrał go do auta i został włączony do komitetu strajkowego. To się odbyło nagle, konspiracyjnie można powiedzieć. I dopiero po podpisaniu porozumienia katowickiego to do mnie również dotarły te informacje. Ja pracowałem w tym czasie w księgarni Świętego Jacka i no cóż, odpowiadałem za swoją działkę. Praca była również, bym powiedział, ważna, ponieważ to była formacja religijna ludzi, którzy dzięki takiej księgarni mieli kontakt z inną literaturą niż powiedzmy w innych księgarniach. I rozprowadzałem na przykład wielkie ilości Biblii. Nawet z Towarzystwa Biblijnego zgodził się biskup, żebym to sprowadzał po różnych dyskusjach w ramach księgarni. Powiedziano, mimo że nie ma tam imprimatur kościelnego, zgadzam się na rozprowadzanie Biblii protestanckiej przez księgarnię Świętego Jacka. W każdym razie dopiero pod koniec roku 1980 przybyła do mnie Jadwiga Chmielowska, jeszcze chyba był Jacek Jagiełka, i powiedziała, że przychodzi na prośbę Kazimierza Świtonia, czy zgodziłbym się podjąć pracę w księgarni w MKZ-cie Katowice, ponieważ Świtoń mnie zna, ma do mnie zaufanie i wie, że jestem zaangażowanym zwolennikiem Solidarności, ale chciałby wykorzystać moją osobę do pracy w MKZ-cie. No, ja odpowiedziałem od razu, że to uważam za zaszczyt, to zaproszenie i za zobowiązanie, także zgadzam się przejść, ale z dniem 1 stycznia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron. Także również dyrekcja Świętego Jacka wyraziła zgodę na to porozumienie stron. W tym czasie Solidarność była tak popularna, że również dyrektor księgarni Świętego Jacka chodził ze znaczkiem Solidarności i inni pracownicy, chociaż tam nigdy nie doszło do utworzenia Solidarności, bo widocznie było to za małe środowisko. Ale od 1 stycznia 1981 roku rzeczywiście zacząłem pracę w biurze prezydialnym MKZ-u jako specjalista. I po kilku miesiącach, po 3 miesiącach zostałem kierownikiem tego biura prezydialnego. Po powstaniu Solidarności w momencie powstania Solidarności byłem pracownikiem księgarni Świętego Jacka, ale po kilku miesiącach zostałem zatrudniony, zgodziłem się na podjęcie pracy w MKZ-cie Katowice. Co zadecydowało o tym? Ja czytałem to, co pisała Trybuna Robotnicza i wszystkie inne tutaj dostępne media, ale to mnie imponowało, że kiedy przyszedł redaktor Trybuny Robotniczej do MKZ-u, żeby tam wywiad przeprowadzić, to Jacek Jagiełka go przyjął i powiedział: pan jest sekretarzem partii w gazecie, w Trybunie Robotniczej i tutaj pan chce jako dziennikarz pracować, wywiad przeprowadzać. Czy pan to jako partyjny prowadzi tą pracę, czy jako dziennikarz? Bo uważam, że nie może być tak, żeby dziennikarz tutaj realizował polecenia partii. Także niech pan się określi, jest pan dziennikarzem, ja z dziennikarzem mogę rozmawiać, a dopóki pan jest tutaj partyjnym, to ja nie mam z panem o czym rozmawiać, bo my żadnych kontaktów z partią nie otrzymujemy. I to ten dziennikarz opisał, zapomniałem jego nazwisko, tę rozmowę, nie wiem, czy to była uczciwie ta rozmowa tam w tym jego artykuliku ujęta, ale to podejście mnie jakoś przekonało do tego MKZ-u Katowice, bo pomyślałem, no, z Czerwonego Zagłębia, a mają tak radykalne poglądy, to znaczy, że oni wiedzą, to mają przemyślane te sprawy. Także
ci ludzie mnie zaimponowali. I kiedy mnie poproszono, żebym tam podjął pracę, to bez wahania się zgodziłem. Tym bardziej, że właściwie Świtoń to legitymizował. Bo skoro Świtoń jest ich sekretarzem, no to byłem przekonany, że to idzie we właściwym kierunku. I podjąłem tą pracę, wypełniłem formalności z personalnym. No i co mi tam przyznano, tą moją działkę, to wykonywałem. To nie była praca czysto ustrukturyzowana. Była potrzeba, żebym pracował przy kopiarce. Trzeba było powielać gazetki czy jakieś krótkie informacje tylko. To robiłem to. Trzeba było rozwozić bibułę po mieście, to robiłem to. Także cokolwiek się wydarzyło, to proszono mnie i to wykonywałem. Dopiero w trakcie czasu pracy no to zostało to bardziej, powiedzmy, byłem potrzebny bardziej zarządowi, żeby prowadzić protokoły zebrań zarządu. I w tym sensie stałem się bardziej do dyspozycji zarządu, ale z początku to była to praca, jakby to powiedzieć, dorywcza, to co się trafiało. Nie mam takich ustrukturyzowanych wspomnień. Wiem tylko tyle, że byłem tam dzień i noc obecny w budynku, ponieważ jako jedyny zostałem zameldowany i otrzymałem własny pokój, w którym spałem również przez cały tydzień, tylko na weekend wyjeżdżałem do żony do województwa opolskiego, a tak cały tydzień byłem tam obecny. I zdarzały się takie momenty, że kiedyś odwiedził mnie przyjaciel z Gdańska i żeśmy długo w nocy rozmawiali o Solidarności, co w Gdańsku się dzieje, co w Katowicach się dzieje, a tu około drugiej nagle auto spod naszego budynku na pełnym gazie wystartowało z piskiem opon i ruszyło w kierunku tam milicji i następnie zakręt. No ja podeszłem do okna, żeby zobaczyć, patrzę, jakiś biały Fiat, ale numeru nie dało się zauważyć z drugiego piętra, a nagle widzę jakaś łuna od budynku, z naszego budynku, od drzwi wejściowych. No, okazało się, że to przyjechali podpalacze, że jakieś szmaty pod drzwiami podłożyli, oblali benzyną i podpalili to. I trzeba było na dół schodzić, czy zbiegać i gasić ten pożar. A mój przyjaciel już nie mógł zmrużyć oka do rana. Zamiast spać, to bał się, że może znowu wrócą i podpalą. Także takie było nasze uczestnictwo, powiedzmy, w początkowych miesiącach tego, co ja przeżyłem. I mam niewiele takich wspomnień, powiedzmy, organizacyjnie, jak wyglądał ten mój tydzień pracy. Wiem, że doszło do takich różnych, bardzo szybko do nieporozumień, bo Kazimierz Świtoń postanowił wypowiedzieć wojnę niejakowi Andrzejowi Rozpuchowskiemu i prosił mnie o to, żebym po jego stronie stanął. Powiedział: Stanisław, daj mi tutaj papiery z zarządu, ja tutaj mam do Rozpuchowskiego różne zastrzeżenia, także proszę, żebym się wyciągnął dokumenty i mi przekazał. Ja mówię, że Kazimierz, dokumenty należą do zarządu, a nie mogę tobie przekazać, jak ty masz konflikt z zarządem. Jeżeli otrzymam polecenie od przewodniczącego, to ja ci te dokumenty wydam. To on powiedział wtedy, Kazimierz, to wobec tego to ja ciebie wykończę, jak nie wykonujesz mojego polecenia. No i wtedy przestaliśmy właściwie z sobą się kontaktować. Kazimierz już się do mnie nie odzywał, chociaż nigdy nie był mi osobiście wrogo ustosunkowany, ale no już nie byłem mu przydatny do niczego, bo po prostu nie wykonałem jego polecenia, czy jego powiedział. Ja jestem sekretarzem, ja mam prawo żądać dokumentów. Powiedziałem: tak, masz prawo. Pierwsza połowa roku 1981 to była bardzo dynamiczna epoka. W tym czasie miał miejsce kryzys bydgoski. Zarząd MKZ-u przeniósł się do huty Bejldon, gdzie trwał strajk ostrzegawczy, ogólnokrajowy, i zarządy MKZ-ów przenosiły się do fabryk, żeby być bardziej zabezpieczone przed napadem SB. No bo tam w budynku na Stalmacha byliśmy bezbronni. SB mogło w każdej chwili wkroczyć i przejąć budynek, nas wyaresztować i
i po strajku. A tak na terenie fabryki bylibyśmy bronieni. Zresztą tam huta zobowiązała się, że zablokuje drogi kolejowe, które przechodziły przez okolice huty i drogi również, ulice, że zablokuje, bo tam tory przecinały również ulice, arterie. Także uważaliśmy, że to jest najlepsze miejsce, skąd można kierować strajkiem. I to był bardzo dynamiczny okres i również pełen emocji. Wiem, że Rospuchowski tam mało co spał. Myśmy spali niemalże tak, jak Wałęsa opowiada, na styropianie. Ja też tam byłem na tej hucie i też uczestniczyłem w tym strajku i pamiętam, że kierownik czy naczelnik tego wydziału, na którym myśmy tam mogli nocować, to powiedział mi na korytarzu, także ja słyszałem o Rospuchowskim, czytałem to w gazetach różne rzeczy, ja tutaj poznałem człowieka odpowiedzialnego, jak ja widzę, jak on kieruje tym tutaj tym strajkowym komitetem, jestem pełen podziwu, my jesteśmy menedżerami, my byśmy tego lepiej nie zrobili. Także ja mam szacunek, ja tutaj poznałem człowieka, ja się cieszę, że miałem możliwość to zobaczyć jako menedżer w hucie. I myślę, że takie uznanie z zewnątrz to nam dodawało skrzydeł. Z drugiej strony baliśmy się różnych prowokacji, bo to, co Świtoń zrobił, młody Świtoń i starszy Świtoń, to nas niejako podcinało skrzydła. I wiem, że Jadzia Chmielowska stamtąd z huty Beldon również kierowała tym centrum komunikacyjnym, wysyłała teleksem po całym regionie informacje, co się dzieje, jaka sytuacja jest strajkowa i w kraju, ale przede wszystkim w regionie, które zakłady, jak. I miała tą swoją sieć teleksową do dyspozycji, tylko dwie osoby mogły jeszcze obok niej wiedziały, kto tam należy. Także ja mówię, ja jestem rzecznikiem tutaj prasowym z Łopuszańskim razem. Łopuszański był rzecznikiem w czasie, ja byłem zastępcą, a później, gdy Łopuszański musiał wyjechać już ze strajku, to ja na jego miejsce zostałem mianowany tym rzecznikiem i tak pozostałem. To ja mówię, Jadzia, przekaż mi tutaj jakąś przynajmniej globalnie informację, jakie ty masz te kontakty, z kim, w razie czego, gdyby ciebie na mieście aresztowano, to żebyśmy wiedzieli, gdzie dalej to robić. Powiedziała, nie, to jest za porozumieniem, za wiedzą Andrzeja Rospuchowskiego, tylko ja mam prawo dostępu do takich informacji, także mimo, że masz takie stanowisko w zarządzie, czy tutaj w Solidarności, to jednak ci tych informacji nie udostępnię. No i ja nigdzie temu się nie skarżyłem się, powiedziałam, to jest jej praca, robiła to dobrze, było do niej pełne zaufanie, ale tak odpowiedzialnie staraliśmy się pracować i to do końca. To, że popełnione zostały przez nas błędy, to jest rzecz naturalna. Każdy z nas się uczył dopiero tak odpowiedzialnej pracy. Także gdy Rospuchowski okazało się, że nie jest na liście kandydatów do zarządu, bo tylko został wpisany przez Jadzię Chmielowską na kandydata na przewodniczącego. No cóż, właściwie to można powiedzieć Jadzi wina. No ale nikt nie miał do niej żalu, bo ona myślała, że to jest wystarczające. A ona była przekonanym zwolennikiem Andrzeja Rospuchowskiego, także ona cierpiała najbardziej z tego powodu. I teraz jeszcze ją gnębić, że ty zrobiła błąd i co dalej. Także w takim napięciu żeśmy pracowali. Ja byłem świadkiem, kiedy na przykład w czasie tego pierwszego walnego zebrania zostały podłożone niemalże w mojej obecności fałszywki SB z nadrukiem Wiadomości Katowickie, wydanie dzisiejsze, tam data. No a ja byłem w tym czasie redaktorem, również jednym z redaktorów we Wiadomościach Katowickich i wiedziałem, że w tym dniu żaden numer wiadomości nie był jeszcze gotowy. To zostało rano razem z materiałami z tego zebrania, rozłożone na krzesłach dla delegatów. Czyli jeden z tych, którzy tam obsługiwali to walne zebranie, czy to był pracownik huty Beldon, ktoś z Solidarności, czy też ktoś inny, nie wiem, rozłożył ten materiał. Ja go dostałem, bo wziąłem, czytam Wiadomości Katowickie, nie ma dzisiaj takiego numeru. Czytam, o, to jest jawna esbecka fałszywka.
I natychmiast idę do tam najwyższych przedstawicieli zarządu, zresztą byłem rzecznik i tak dalej. Mówię, tutaj podłożono w tej chwili fałszywkę esbecką, że niby wiadomości, że to zarząd Katowice robi, a to jest, także to trzeba natychmiast albo wycofać to, albo to ogłosić na początku zebrania, żeby ludzie wiedzieli, że dostali fałszywkę esbecką do czytania, że to nie jest to. Także to zostało ogłoszone, ale nie dotarło jednak w pełni do ludzi, bo oni myśleli nadal, że tu Rozpuchowski rozróbę robi, że to jest faktycznie jego materiał. Wielu ludzi tak myślało i dlatego go ukarało, powiedzmy, później wybierając Waliszewskiego. Skoro Rozpuchowski nawet tutaj na walnym zebraniu takie nonsensy wypisuje, to już jest widocznie taką nienawiścią innych kandydatów darzy, że jest zaślepiony. Także to udało się takie, powiedzmy, pewne negatywne efekty osiągnąć. I mówię, działaliśmy pod wielkim napięciem, zaskakiwali nas SBC, cała armia SBK-ów swoimi działaniami. Trzeba było reagować na takie właśnie zaskoczenia. A wiedzieliśmy, że foruje się innych kandydatów. Media nasze solidarnościowe przyłożyły ręki do tego. Oprócz Wiadomości Katowickich wychodziło kilka różnych związkowych pism w regionie. Wszystkie opluwały Rozpuchowskiego. To nie było fair w ogóle. Było zachowanie dla Solidarności hańbiące, ale to są fakty. Tak ludzie wtedy reagowali, za Świtoniem się opowiadali, czyli po fałszywej stronie. I czuliśmy, że te wybory po prostu Rozpuchowski przegra. To nie było zaskoczenie dla nas. Może tak to zostało przedstawione przez media, że to wielkie zaskoczenie, ale myśmy jako najbliżsi współpracownicy Rozpuchowskiego to właściwie, można powiedzieć, przeczuwali. W Katowicach wydarzyła się tragedia romantyczna i to było dzieło dwóch ludzi. Kessler i drugi, teraz nie przypominam sobie. W każdym razie ci ludzie przychodzili do MKZ-u przez kilka miesięcy, na wiosnę, od wiosny. Widziałem ich, jak czekali przed gabinetem Rozpuchowskiego na rozmowę. Byłem też obecny przy niektórych rozmowach. Następnie zarząd na ten temat rozmawiał, ponieważ wiązało się z dużym ryzykiem finansowym. Także również nasz księgowy musiał niejako własną głową tutaj ręczyć, postawić swoją głowę, powiedzmy, że gdyby nas bankructwo spotkało z tego powodu, to wiemy, na co się decydujemy. Niemniej, nie tylko Rozpuchowski, ale Jagiełka, Chmielowska, te trzy nazwiska właściwie najbardziej mi utkwiły w pamięci, to byli ludzie, którzy to forowali, promowali to wydarzenie. No, kiedy dowiedziałem się, jacy aktorzy będą w tym uczestniczyć, jaki będzie program tego wydarzenia, no to powiedziałem, to będzie bomba po prostu kulturowa. Ten Śląsk zostanie odczarowany, ten Pałac Grudniowy z tym strasznym Grudniem, z tym towarzyszem Grudniem, czy tam towarzyszem Żabińskim później, to wszystko zostanie w jednym momencie odczarowane. Ten spodek, który tam Partajtagi organizował, to zostanie po prostu, inny duch wejdzie tutaj na Śląsk. Czyli uważaliśmy, to było moje przekonanie, ale to inni to samo to czuli, tak, w ten sposób, że to jest potrzebne jako symboliczny akt, powiedzmy, pojednania ponownego tego Śląska, socjalistycznego Śląska z tą macierzą, tą polską, powiedzmy, niesocjalistyczną Polską. Bo tak to trochę ten Śląsk miał pewien taki w Polsce złą prasę, w tym znaczeniu, że był zbyt czerwony. Wydawało się, że towarzysz Gierek i Śląsk to jest jakaś symbioza. Tymczasem to było potrzebne, żeby Ślązakom ukazać i wszystkim mieszkańcom, nie tylko Ślązakom, Zagłębiakom, że Śląsk to jest Polska i ten wybuch polskości właściwie to spowodowało, aby Polska była Polską. Czyli ta tragedia romantyczna to miała tego dokonać, tego cudu. I szkoły, zakłady pracy rozprowadzały bilety. To była największa akcja właściwie, jaką myśmy jako MKZ przeprowadzili na Śląsku. Oprócz tego strajku ostrzegawczego w marcu. I uważamy, że to był nasz wkład
w tworzenie świadomości, tworzenie tożsamości nowoczesnego Śląska. Także to był sukces. Okazało się, że ta bomba również nas zaskoczyła swoimi rozmiarami. Entuzjazm, jaki wybuchł, to była nagroda, którą właściwie do dzisiaj ja, przynajmniej z tym poczuciem, że widzowie, tysiące mieszkańców Śląska skorzystali z tej możliwości i przybyli, oni nam dali, jak to powiedzieć, to poczucie sukcesu, że w przeciwieństwie do partajtagów myśmy dali ludziom sprawę kulturalną, nie żadną ideologię, ale piękno słowa, piękno kultury, wypowiedzianej, szlachetnej kultury, wysokiej kultury. I ten, uważam, to wydarzenie może jest za mało przypominane. To powinno się również w dzisiejszej epoce coś takiego wydarzyć, no ale nie wiem, jak to by było możliwe. Gdy MKZ Katowice właściwie przegrał wybory, tak można to nazwać, panowało poczucie klęski wśród tych najbliższych współpracowników Andrzeja Rospuchowskiego. To poczucie klęski nie towarzyszyło jednak Andrzejowi Rospuchowskiemu. On natychmiast przeszedł do Dąbrowy Górniczej i został tam bodajże szybko kierownikiem delegatury w Dąbrowie Górniczej. Także to był człowiek, który nie załamał się. On to czuł, że to może się skończyć tak właśnie. I mimo, powiedzmy, pewnego zawodu, że może inny człowiek na jego miejscu by powiedział, skoro tak, to wiecie co, wy sobie róbcie sami. Ja już mam dosyć tego wszystkiego. Rospuchowski powiedział, moje możliwości się takie na tej funkcji w tej chwili są niemożliwe. Ja nie mogę być w zarządzie, ale ja w Solidarności nigdy nie odejdę z Solidarności. Ja chcę być tam, gdzie to jest możliwe, chcę być obecny. Także nawet w tej Dąbrowie Górniczej, gdzie miał wielu przeciwników, na terenie samej Huty miał wielu przeciwników, konkurentów, to on jednak tam rósł. On rósł, także byłem świadkiem. Ja sam zastanawiałem się, czy ja chcę współpracować z nowym zarządem. Przyszedł do mnie Witold Zalewski, który był z Gliwic. Taki człowiek rozsądny. Powiedział, słuchaj Stanisław, jesteś jedynym człowiekiem z MKZ-u Katowice, którego chcemy przejąć w nowym zarządzie. Reszta nadaje się tylko do zwolnienia, a ty jesteś tutaj jako rozsądny. Uważamy, że jednak MKZ Katowice miał ważne znaczenie, nie możemy wszystkich wyrzucić. Także potrzebujemy ciebie. Ja powiedziałem, jeżeli to jestem faktycznie ostatnim już z MKZ-u, to uważam, byłoby nieuczciwie, gdybym ja też podziękował to MKZ Katowice, to znaczy, że to jest zapomnieć o nich. To nie byli ludzie Solidarności w ogóle, co oni tam robili. Także dla ratowania nawet tego imienia dobrego MKZ Katowice powiedziałem, okej, ja zostaję wobec tego, zobaczę, co będzie możliwe. Także zgodziłem się na to i zostałem na papierze kierownikiem działu organizacyjnego w nowym MKZ-cie i tam trzeba było organizować drugie walne zebranie, ale to organizowali członkowie zarządu. Właściwie ja tam miałem niewielkie pole do popisu. Oni działali indywidualistycznie, solistycznie wręcz. Także właściwie nie byłem w stanie pracować tak, jak poprzednio pracowałem i nie widziałem sensu tej mojej pracy. Mimo że na początku się zgodziłem, to doszedłem do przekonania, że to nie ma sensu. I dlatego, kiedy w grudniu przyjechała do mnie moja dawna szefowa z Domu Książki w Opolu, gdzie mnie zwolniono najpierw w 78 roku, ale ona później w 81 przyjechała, powiedziała, panie Stanisławie, otwieramy największą księgarnię w Opolu, nową księgarnię i chcemy, żeby pan ją pokierował. Ja powiedziałem, że z całym szacunkiem, ale ja tutaj pracuję w Solidarności, to jednak jest tego, nie mogę tam do jakichś księgarni zrezygnować z Solidarności. I odmówiłem. I to miało miejsce 12 grudnia.